Nagroda Świętego Kazimierza jest przyznawana od 2009 roku. Mogą ją otrzymać osoby stowarzyszenia lub organizacje, które w roku poprzednim wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Nagroda ma przede wszystkim wymiar prestiżowy, jest docenieniem działalności danej osoby w dziedzinie popularyzacji kultury tradycji Radomia i ten wymiar prestiżowy myślę, że jest najważniejszy, ale oczywiście jest też statuetka. Która przedstawia portret Świętego Kazimierza na tle radomskiej fary. Nagroda ma też wymiar finansowy. Termin przyjmowania wniosków upływa w poniedziałek, 20 lutego. Kandydatury można zgłaszać osobiście w Sekretariacie Resursy Obywatelskiej lub przesłać za pośrednictwem poczty. Odpowiedni wniosek jest do pobrania ze strony internetowej Resursy. Że zgłosić kandydata do nagrody imienia Świętego Kazimierza mogą tylko instytucje kultury. Szkoły artystyczne oraz inne podmioty działające na rzecz kultury, przez co rozumiemy, myślę, że przede wszystkim różnego rodzaju stowarzyszenia. Wręczenie Nagrody Świętego Kazimierza odbędzie się 19 marca podczas tradycyjnych kazików.